Siemano na wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i dzisiaj mamy ponownie odcinek z Palionowa. Słuchajcie, wystartowało Palionowa, to jest najlepsza informacja, jaką mogliśmy dostać, prawda, w tym śniegowym styczniu. Mam akurat tu okno, to widzę, że śnieg sypie. Możecie napisać w komentarzach, czy u was też jest, prawda, dużo śniegu, czy raczej rozkładacie leżak, zakładacie szlafrok i idziecie się opalać. Ale jakby nie było, jestem oczywiście teraz na Palionowie. Był odcinek u Dave'a, był odcinek u Pawła. Jeżeli ktoś nie widział, bo odcinek u Pawła był po mnie, to warto tam pójść zobaczyć właśnie, co się tam wydarzyło. No bo, kurczę, warto by było wiedzieć, skąd ma na przykład 10 diamentów, nie? Bo jak widzicie, troszkę się pozmieniało od pierwszego odcinka, który był u mnie. No bo tam poszliśmy do kopalni i co nieco zdobyliśmy. Ja mam na ten odcinek bardzo prosty plan. Po prostu chcę się ustawić jakoś, tak żebym już nie musiał się martwić o jedzenie i o inne takie rzeczy. Wypadł mi ziemniak z zombiaka, więc to jest mega dobra informacja, bo możemy zrobić farmę ziemniaków, dzięki czemu będziemy w stanie, prawda, przeżyć z tym żarciem, który tutaj będziemy mieli. Mam też tu piec, gdzie mi się przepieczył, właśnie pieczony łosoś ogarnął, więc bardzo dobrze, bo teraz już przynajmniej mamy co do ryja wsadzić, no i już w sumie nie mamy. No ale nieważne, w każdym razie mamy jakieś tutaj, prawda, podstawowe itemki. Ja bym tutaj gdzieś zrobił jakieś po prostu miejsce, gdzie zrobimy jakąś taką prostą, totalnie jakby taką farmę ziemniaków. I zastanawiam się, czy nie dobrze byłoby to zrobić gdzieś właśnie w dżungli. W sensie, żeby to było gdzieś ukryte właśnie, gdzieś w jakichś między drzewami, wiecie o co chodzi. Taki niepozorny, prawda, niepozorne miejsce na jakieś... na jakieś najzwyczajniej w świecie farmy i tak dalej. Jakbym miałbym plan taki, żeby zrobić sobie domek gdzieś przy wodzie w dżungli. To jest moje marzenie ogólnie. Jakby mi bardzo się podobają domki w dżungli. Uważam, że jest to mega, mega koks i można to naprawdę mega, mega klimatycznie ogarnąć. Dlatego chciałbym w sumie sam zrobić również domek w dżungli i zrobić go najlepiej przy wodzie. Tu niby jest jakaś woda, ale tu też jest ten kanion, w którym my byliśmy na ostatnim odcinku i tak dalej. Ja bym jednak gdzieś tam poszedł troszkę dalej, chociaż najgorsze jest to, że właśnie zaczyna się noc. To jest dramat najgorszy. Bo teraz nie mamy za bardzo w czym się kimnąć. No to nie jest, no nie jest kolorowo, bo nawet mam tylko jedną wełnę. No nie, i teraz musimy tą noc tutaj przetrwać, to jest najgorsze, co mogło nas spotkać. No ale dobra, jakoś damy radę. Na szczęście mam przy sobie pochodnie, więc dzięki temu jesteśmy w stanie jakkolwiek tutaj przeżyć. Aczkolwiek wiecie co? Dobra, nie chcę w nocy, bo ja już raz w dżungli tutaj byłem. Ja zrobię cięcie po prostu, poczekam, aż się zrobi dzień, ponieważ akurat też przed chwilą babcia do mnie zadzwoniła. Właśnie teraz jak nagrywałem, odrzuciłem to ręką, więc po prostu oddzwonię do babci w tym czasie akurat i poczekamy, aż tu się zrobi normalnie dzień. Kurczę, te zombiaki, to jest najgorsze, co może być. Zamurujmy się tutaj tak, żeby nas nic nie dorwało. Niech zrobi się dzień i w ten sposób, prawda, zaraz wrócimy i w dzień poszukamy tego, co mieliśmy znaleźć. Nie spodziewajmy się tego, że noc się stanie tak szybko, a ja nie mam totalnie nic, czym mógłbym po prostu przetrwać, tak naprawdę. Nie mam w ogóle, znaczy przetrwać, przespać nocy. Więc widzimy się zaraz, jak będzie dzień. Dobra, mam nadzieję, że już jest dzień, naprawdę, bo akurat pogadałem z babcią i to powinien być idealnie powinno to być wymierzone na dzień. Uwaga. Jeżeli ja przegadałem noc... Nie, dobra, schodzi tu ten księżyc, więc zaraz będzie dzień. Dobra, okej. To dobrze wymierzyliśmy, to możemy wyruszyć w podróż, bo te moby zaraz będą ginąć. Aczkolwiek to jest najgorsze, co może być. Te moby tutaj w tych wszystkich... jak to się nazywa? Tych... Wow, ale podskoczyłem. Dobra, udało mi się. Ja tutaj gdzieś niedaleko stąd widziałem takie miejsce, w którym... Było takie jezioro, w którym, obok którego mógłbym właśnie się fajnie osadzić i zrobić sobie tam taki fajny domek przytulny, zrobić sobie taką ścieżkę właśnie przez tą dżunglę, którą bym się dostał aż tam do pali... Dlaczego z każdej strony? Dlaczego wszyscy mi to robią? Dobra, ale bierzemy to, co z nich wypadło, bo w sumie dobrze takie rzeczy mieć. I tak, żarcie potrzebujemy, bardzo potrzebujemy, więc bierzemy tu. O, melonik, no zawsze coś. Potrzebuję żarcie mega. O kurczę, czekajcie, nie mam za co to wziąć. Nie chcę już... O, za to, dobra. Mamy tak. Tak zróbmy. Dobra, tu gdzieś słyszę zombiaki dalej. Palcie się już, bo nie chcę na was, kurczę, patrzeć. Ja tutaj już jakiś czas temu byłem i znalazłem tutaj świątynię też taką, tą... Ej, to miejsce jest kozak fest. To miejsce jest mega mocne. O kurde, czekajcie, czy my znaleźliśmy w tym momencie właśnie miejsce, w którym się osiedlimy, jeśli chodzi o... O tak, oj tak, słuchajcie, to jest to miejsce chyba. No i tu ja bym zrobił na tym czymś, czekajcie, zeskoczę na dół. Tu na tym bym zrobił taką wieżę naszą. Oj tak, to jest chyba to miejsce, w którym my tu będziemy sobie kminić jakieś rzeczy. No i fajne to będzie też to, myślę, że jeżeli będziemy...
Znaczy tam będzie powstawało Parionowo główne, nie? I w sensie jakby to wszystko będzie połączone. Ale fajnie wydaje mi się, że to będzie rozciągnięte lekko w wielkości, żeby to nie było wszystko zbite w jednym miejscu, tylko żeby było takie, wiecie, żeby to było rozciągnięte fajnie i tak dalej, żeby można było sobie pochodzić i tak dalej, żeby to nie było jeden na drugim, żeby każdy miał swobodne miejsce do budowania. Jakby tam wiem, że chłopaki chcą robić sobie coś na tej sawannie i tak dalej. Ja właśnie średnio lubię tamte tereny, więc po prostu uznałem, że wejdę troszkę w dżunglę, chociaż to nie jest tak troszkę, chociaż niewiele to jest, niewiele tak naprawdę, bo tu długo idziemy przez to, że tu jest mnóstwo drzew, ale jak tu zrobimy takie proste przejście, to jest naprawdę chwila, moment i będziemy w tamtym miejscu. Mam nadzieję, że się chłopaki nie obrażą, że tak daleko coś sobie odejdę, w sensie, że taki kawałek drogi. No bo jednak zależało mi na to, żeby była woda, a też żeby miał blisko ten i tu fajne będzie, bo tu coś porobimy. A ostatecznie i tak tu się pomiędzy w tym pewnie połączy to wszystko razem z tamtym, co tam będzie, więc myślę, że to jest dobry plan po prostu. Tak mi się wydaje, że należy to do dobrych planów po prostu. Te zombiaki są najgorsze. Gajcie. Nie, podpaliłeś mnie! Ja, dlaczego ty takie rzeczy robisz? Nie może tak być. Dobra, i teraz tak. Spróbujmy sobie, co byśmy tu mogli zrobić. Mi się wydaje, że dobre by było tutaj jakoś już to przygotować lekko. Ja przede wszystkim powinienem sobie zrobić narzędzia jakieś. Albo tu jakąś taką chwilową bazę moją. Więc ja jakby zrobię sobie tą bazę. Tu bym pozbył się tych wszystkich tych liści. Ale żeby to zrobić, to najlepiej jak zrobimy chyba sobie nożyce, bo tak to będziemy to robić 3 dni i 3 noce. Ja bym zrobił tak, no mamy tutaj grasa jednego, ale on jest chyba nam aż tak bardzo niepotrzebny i tak będziemy później jakiegoś siliktacza może zdobywać czy coś tego typu. To później jak będziemy się o tym martwić, więc póki co go odkładam chyba, uwaga. Trudno, wypadł mi on z Endermana, więc troszkę szkoda, no ale mówi się trudno i żyje się dalej. Uwaga, bierzemy te liście stąd. To jest ten moment, w którym musimy się pozbyć tych liści, żeby mieć tutaj jakąś wizję na to. Nożyc to ja czuję, że my tutaj zużyjemy mnóstwo dosłownie. Bo tego dżunglowego, tego wszystkiego, co tu jest, tych liści, trzeba się będzie tyle pozbyć. O nie, tu już takie lagi mi się robią przez to. Czekajcie, zmniejszę sobie liczbę czaków lekko, żeby tutaj mieć jakby większą płynność tego, jak to rozwalam. Bo nie jest kolorowo, dobra, i tu mamy jakiś taki zalążek, taki początek tego, co możemy w przyszłości tutaj wykminić sobie z tym. Więc rozwalmy to wszystko, dokończmy te nożyce już, jak już je zrobiłem i tak nie mam miejsca w ekwipunku, to pozbądźmy się tego, co już mamy. Tu, o, no i super, dobra, pozbyliśmy się, bierzemy te liście, oczywiście ich jest tutaj mnóstwo, więc niestety nawet nie wypełnię tym... Dobra, czego my nie potrzebujemy? Weźmy sobie tak, dobra, na razie wyrzućmy to. Ja bym tutaj zrobił... Dobra, mogę zabrać te liście, tych nie mogę. Czy te będę mógł zabrać, to tu są, też nie mogę, okej. Zróbmy coś takiego. Tu, niech te liście wyjdą na górę, okej, super. Więc w przyszłości je ogarniemy sobie. I... O nie, brakło mi już dirta, tak mało go miałem? Dobra, nieważne, nie było tematu. Myślałem, że go więcej troszkę mamy, ale dobra, okej. Tu jest jeszcze mnóstwo liści. Ja bym to wziął, bo to się może nam przydać. Czego my nie potrzebujemy? Dobra, nasiona, zdobędziemy nasiona. To nie jest takie ciężkie, żeby je zdobyć. Okej, tu zróbmy tak, rozwalmy to. Ja bym tu wziął tylko tą trawę, posadził ją gdzieś tu, żeby nam nie przeszkadzała. Tu te rzeczy, bierzemy te liście jakieś. Weźmy sobie te drewno też. To jest też to, że to może nam się przydać. I tu... Moje życie jest pełne niepowodzeń. Nieważne. Dobra, zróbmy sobie crafting i tu rozpocznijmy jakąś przygodę. Ja bym tu zrobił jakieś takie wejście do domku najpierw. I tu później będziemy rozwijać tą całą resztę, tak żeby... Wiecie, bo ja bym chciał zrobić tu wszystko. A tu zrobimy taką chwilową, postojową po prostu bazę, która nam posłuży. Więc rozwalmy tutaj troszkę tego do środka i zrobimy sobie tutaj taką bazę wypadową. Takie miejsce, w którym wiecie, będziemy mogli schować swoje rzeczy, bo tam chłopaki zrobiły oblężenie na tą piramidę. Ja tam, żebyśmy się wszyscy nie cisnęli na jednym miejscu i żeby to się szybciej zaczęło rozwijać, bo na tym nam to zależy bardzo, no to wiadomo, sobie tutaj coś rozwalę. Oczywiście będą też live'y, właśnie, bo miałem powiedzieć, będą live'y oczywiście z tego serwerka, więc koniecznie subskrypcja musi być, jeżeli chcecie poglądać sobie jakieś live'iksony. Ja jestem mega zajarany, bo tak mi brakowało takiego zaczęcia od początku, takiego palionowa, wiecie, no kurczę, będzie to miało swój klimat, czuję to po prostu, czuję to, że to będzie miało swój klimat niepowtarzalny i cieszę się mega, że możemy teraz coś takiego tutaj zrobić, więc mam nadzieję, że wam też się to będzie dobrze oglądało. No, ja nie mam miejsca w ekwipunku, to jest najgorsze, musimy sobie zrobić jakąś skrzynkę na szybko, żeby miał gdzie takie rzeczy odłożyć. Dobra, zróbmy tak, tu postawmy crafting, potrzebujemy dwa na skrzynkę, robimy tak, łup, skrzyneczka, jest postawiona skrzyneczka i odkładamy teraz wszystko, co tutaj mamy, już trzeba się odciążyć jak najbardziej, ziemniaka muszę dużo, żeby go przypadkiem nie zużył. Zrobimy sobie więcej tych skrzynek, kolejne dwa, bo
Skrzynek nigdy za mało, słuchajcie. Skrzynek nigdy za mało. Tu, tak. Weźmy tak. I teraz jesteśmy w stanie odłożyć wszystko totalnie, co mamy. Wszystko, co tutaj też było i tak dalej, ale zróbmy sobie, uzupełnijmy sobie narzędzia, bo w sumie teraz jak tak patrzę, to mam tak, kilof i miecz kamienny, a przydałoby się zrobić coś więcej, bo mi się poniszczyły. Więc zróbmy sobie tak, zróbmy sobie jeden kilof na pewno, zróbmy sobie siekierę, bo to też nam się przyda. Zróbmy już od razu ten miecz, bo to też się nam przyda i zrobiłbym jedną łopatę. No i kilof, to jest chyba taka podstawa, co by się przydało mieć, nie? Tak mi się wydaje, że... albo nie, wiecie co, zrobię siekierę. Zrobię siekierę z tego powodu, że czuję, że będziemy mieli mnóstwo drewna do wykopywania teraz tutaj, jeśli chodzi o tą dżunglę. Więc zrobię siekierę, ponieważ jeśli chodzi o kilof, a po co ja tyle daję tego? Jeśli chodzi o kilof, to spokojnie będziemy w stanie jakby to ogarnąć potem też i tak dalej. Miesz odłożę sobie tu, póki co już mamy żelazny, to po co się tam męczyć z jakimś byle jakim. I teraz tak, żarcie, to jest bardzo ważne, żeby to przepalić. I mieliśmy zrobić tą farmę ziemniaków, więc to też musimy... O nie, motyki z niej zrobiłem, ale motykę to zrobimy sobie kamienną już bez przesady. Nie będziemy takimi tutaj, prawda, dziwakami. Zróbmy coś takiego. I teraz tak, ja bym potrzebował jak najwięcej dirta też, żeby tutaj to wszystko... Wykopmy to. Nie wiem, gdzie zrobić tą fabrykę tych... tą farmę taką, żeby mieć z czego jakby jeść, bo nie ukrywajmy, nie jest kolorowo. Tu weźmy to, tu ile tu jest rzeczy jeszcze moich, jasny gwint. Ile tego, dobra. I teraz tak, ja bym zrobił, o tu jest czarny barwnik, też fajnie, dobra, tu zróbmy to przy brzegu. Albo nie, bo to jest taka fajna trawa, dobra, z drugiej strony. Tu gdzieś zrobimy, tutaj jest idealne miejsce na właśnie taką farmę, więc tu ją właśnie w tym miejscu pierdykniemy. Rozwalmy tutaj to, nie, tu miało to być, tu, okej, i teraz tak, robimy zasianie takie w ten sposób. Rozwalmy tu jeszcze trochę i robimy tak. Pum, 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 pum. Weźmy te pochodnie, bo one są tutaj niepotrzebne. Jedno możemy tu zostawić, żeby coś tutaj było. Zróbmy, zasiejmy całe zboże, które mamy. I idealnie jedno miejsce zostało na ziemniaka. Co jest nie tak? Co jest nie tak? Dobra, idealnie wyszło. I robimy tak. I teraz tak, ja miałem jakieś kości, więc czy my jesteśmy w stanie zamienić te kości? Oczywiście, że jesteśmy w stanie zamienić. I już szybko sobie rozwinąć tą farmę, tak żebyśmy mogli zrobić tutaj po drugiej stronie to samo. Dobra, tu zróbmy tak, rozwalmy to. No, jestem już zajarany, mi się podoba taki survivalik mega. Jest coś pięknego, dobra, tu rozwalmy to. Tu sobie to zarośnie trawą i będzie fajnie. A my w tym czasie tu zrobimy... To mi tutaj, to mi troszkę lekko przeszkadza, tu nie będę ukrywał, że nie jest to tutaj najwygodniejsze. Zróbmy tak. I tu. Z tego powodu, że tu zrobimy, zasiejemy to znowu. W ten sposób. Okej, do tyle. A tu niech to se zarośnie trawą, żeby to jakoś wyglądało, wiecie o co chodzi. I tu to samo, tak zróbmy. Niech to se zarośnie trawą i będzie fajnie. A my rozwijamy ziemniaki, uwaga. Pum, pum. Dobra, więcej już się nie da, bierzemy te ziemniaki. Zapraszam tu, 4 ziemniaki zostaje tu, pum, pum, pum. I rozwijamy dalej. Uwaga, no i w ten sposób mamy tyle ziemniaków już. Ta farma będzie zaraz tak rozwinięta. Patrz, już 15. No przecież my już możemy to zapewnić, już możemy sobie piec te ziemniaki. A nie, jeszcze nie. Dobra, zróbmy tak, że do samego końca, ile mi starczy tej kostki mącznej. Mączki kostnej, znaczy. To tyle jej wykorzystajmy tutaj po prostu, żeby już, prawda, mieć ziemniaki, które możemy przepalać. Tu i tu by się przydało jedno takie nasiono, żeby już to odróżnić, kurczę, czekajcie. Uwaga, tu by wypada nasiono, nie, tu, nie. O, idealnie, właśnie na tym jednym. O, Dave dołączył akurat na serwer, prawda, superancko. Elo. dobra, zróbmy, jeszcze została mi jedna. No to wykorzystajmy to w ten sposób, już w sumie nic więcej nie możemy zrobić. No elo, mi odpisał, dobra, super. Super Ansko, dobra, zróbmy piec, bo to jest nam potrzebne fest. Jest nam bardzo potrzebne, żebym powiedział. I przepalmy tutaj już te ziemniaki, bo to jest grunt do tego, żeby wybiłem sobie pięknie pograć przed nagrywkami. A ja właśnie kręcę film, więc możesz pozdrowić widzów. Super. Jądra pozdrowi, patrzcie.
Pozdro. Coś pięknego. Dobra, okej. I teraz tak, rozwalamy tutaj jakieś podstawowe rzeczy i musimy sobie zrobić tu jakieś dojście do tego piękna. Tak mi się wydaje, że to jest plan. Tu zróbmy, tu to jest niepotrzebnie. Tak, dobra. To już zaczyna pięknie wyglądać. Ja już jestem mega zajarany, bo ja kocham początki Minecrafta. Kocham wręcz, bym powiedział. To jest coś pięknego. Dobra, tu zostawmy to może. Niech to tak oddziela nam tutaj trochę tą całą strefę. Tu wyrzućmy to. Mamy wszystko, co nam trzeba. Zająłbym się tu tym wstępem, żeby on jakoś wyglądał tutaj, prawda, elegancko. I potrzebowałbym do tego drewno jakieś. Tak mi się wydaje. Tylko potrzebowałbym to normalne, bo... Lubię klimat jakby dżungli, ale to drewno dżunglowe też mi tak niezbyt siedzi, szczerze przyznam. Ale no, w sumie można by było go też użyć. Dobra, zróbmy tak, 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 tak. Tu postawmy i teraz idealnie możemy użyć też tego drewna. I patrzcie, robimy coś takiego, bierzemy tutaj sobie dirta. Pum, 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 pum. I stawiamy pum, pum. No i pięknie, no i cudnie. Dobra, i jeszcze nam zostanie tam idealnie, żeby zrobić chyba sobie drzwi. Oczywiście nam braknie, żeby zrobić sobie drzwi. Ale czy tu gdzieś, nie no, możemy z drugiego tego drewna chyba zrobić. Chyba, że tu gdzieś się znajdzie jakiś. Nie no, my znowu się noc robi, a ja znowu dalej nie mam wełny. To jest tragedia. To nie wiem, jak to w ogóle, jak tu żyć w takich warunkach. Dobra, weźmy tak. Mam nadzieję, że te ziemniaki mi urosną jak najszybciej, że będę już po prostu mógł normalnie funkcjonować, bo te ziemniaki to jest klucz. To jest klucz do przetrwania, tak mi się wydaje. Dobra, zróbmy sobie tak. Odłóżmy sobie przede wszystkim jakieś niepotrzebne rzeczy. I dobra, zróbmy na początek sobie z tego drzwi. O nie, to mi wystarczą dwa tylko. Tak, okej, zróbmy sobie te drzwi. No, te drzwi właśnie są średnie mocno, ale dobra, zróbmy tak. Co jest? Dobra, myślałem, że mi się wywali Minecrafta. Już się wystraszyłem, że jakiś tutaj problem będzie niefajny. Dobra, zróbmy tak i teraz ile ja mam żelaza? Nie mam w ogóle. A wiecie dlaczego? Bo na odcinku u Pawła zostawiłem sobie piec, w którym przepalało mi się żelazo pod ziemią i wróciłem i zapomniałem o nim i nie wiem, jak tam wrócić teraz. To jest najgorszy dzień w moim życiu, no ale dobra. W każdym razie, to by było na tyle w tym odcinku. Mamy ogarnięte jakieś podstawy tutaj, prawda, tego domku. Oczywiście teraz takie odcinki survivalowe będą, więc jak wam się takie odcinki podobają, no to koniecznie stawcie łapkę w górę i mam nadzieję, że wam się po prostu będzie je przyjemnie oglądało. Ja was zapraszam bardzo serdecznie. O, Dave zrobił, prawda, jakieś ziarno prawdy. Zrobił sobie ten, ja w każdym razie przełączę scenę. Pum! Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Na plusie tam też jest seria z Łysej Krainy i na kanale Filip Szczypka pojawiają się vlogi. Pojawił się vlog wczoraj w środę i następny vlog pojawi się w sobotę o godzinie 15:00, więc zachęcam, tam, prawda, sporo się dzieje, więc warto wszystko obserwować i na Instagrama również zapraszam. Trzymajcie się, na razie, pa pa!